W sobotę odbyło się kolejne szkolenie z cyklu Trenuj z wojskiem. To druga taka akcja w ostatnim czasie. Pierwsza miała miejsce 8 października. Do 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia przybyło 119 osób z całej Polski, m.in. z Poznania, Krakowa, Katowic i Białegostoku. Jednodniowy trening przeprowadzono na terenie jednostki oraz na poligonie w Sokołowie. Uczestnicy zapoznali się z podstawami pierwszej pomocy, orientacji w terenie, walki wręcz, strzelaniem z karabinu Beryl oraz rzutem granatem. Największą popularnością cieszył się symulator strzelania Śnieżnik oraz tor przeszkód Burza.